Halo, halo, dziś sobota, dzień wesoły, bo nie trzeba iść do szkoły. Proszę spojrzeć, to są moje ulubione błękitne kwiaty. A dlaczego ja je bardzo lubię? Ja je dzisiaj przytnę. Troszkę te suche badyle. Ja je lubię bardzo dlatego, że one nieprzerwanie kwitną cały rok, pomimo mrozów. Dzisiaj jest troszkę poniżej zera, ale tylko troszkę. Proszę bardzo, tu jeszcze pączki mają piękne. Bardzo lubią je wiosną i latą. Latem szczególnie trzmiele. Są to bardzo miłodajne kwiaty. To jest Cineraria Blue Senetti, czyli inaczej Policalis. Tutaj troszkę stare listki trzeba uciąć, przywiędły. O. Piękny dziś dzień. Super. Prawda, że już lepiej? Spójrzcie, jakie piękne. Tu niektóre już przekwitają, ale ma jeszcze pełno pączków. Nie jest to kwiat jadalny, a przynajmniej nie słyszałem o tym, żeby był to kwiat jadalny. A czegoś, o czym nie wiem, że jest jadalne, to sam nie próbuję. To jest kwiat z rodziny starców. To taka rodzina. Wyhodowany w latach 60. poprzez krzyżówki, ponieważ te kwiaty z rodzaju Cineraria bardzo łatwo się krzyżują między sobą. Są odporne na niskie temperatury i kwitną cały rok. Ten egzemplarz dokładnie kwitnie dzisiaj równo rok. Ja ani razu nie przestał kwitnąć. Zatem pięknego dnia życzę wszystkim ja w niebiesiech. Miłego weekendu, miłej soboty. Pa, pa. Sebu.